Spektakl dla pojedynczego widza, który ma być emocjonalną podróżą, w studiu na Grobli Instytutu Grotowskiego zagości Alicja w Krainie Czarów. To spektakl bardzo szczególny, zrealizowany w konwencji Site Specific, czyli adoptujemy specjalnie przestrzeń, budujemy ją po to, aby przygotować szczególną podróż właśnie dla tego jednego pojedynczego widza, który podróżuje samotnie przez uniwersum przedstawienia. Ten spektakl ma być też swego rodzaju tajemnicą czy też niespodzianką dla widza, dlatego nie chcę szczególnie dużo zdradzać. Jak podkreśla reżyser, dla widza będzie to przygoda emocjonalna, bo poruszane w trakcie spektaklu wątki są uniwersalne. Alicja w Krainie Czarów, ta, którą pokazujemy, jest spektaklem, który nawiązuje oczywiście do wątków z Alicji Lewisa Carrolla, tej powieści, która jest jakby tutaj punktem wyjścia. Natomiast te wątki, które się tam pojawiają, staram się umieścić w kontekstach uniwersalnych i bardzo współczesnych. Nawiązujemy tutaj w tym spektaklu do konwencji, do modelu teatralnego, który wymyślił kolumbijski reżyser Enrique Vargas, jego Teatro de las Sentidos, w niewielkim stopniu znany w Polsce, natomiast teatr wyjątkowy. Reżyser nie zdradza za wiele, bo przedstawienie ma być niespodzianką dla widza. Spektakl będzie grany od piątku do niedzieli, 4-6 lutego w studiu na Grobli Instytutu Grotowskiego. Serdecznie zapraszam i jeszcze raz przepraszam, że tak niewiele i w takim trudem opowiadam o tym spektaklu, ale zapewniam, że właśnie ci widzowie, którzy będą w nim uczestniczyć, będą wiedzieli dlaczego. Echo 24, Oliwia Stasiak.